Cześć wszystkim, witamy z moim kolejnym odcinku Słynnych Koni. Dzisiaj rozpoczynamy cykl japońskich koni wyścigowych. Pierwszy ogień idzie Special Week. Jego imię po polsku znaczy specjalny tydzień. Rodził się 2 maja 1995 roku, a zmarł 27 kwietnia 2018. Był japońskim koniem i reproduktorem wyścigowym rasy Thoroughbred, czyli inaczej pełnej krwi angielskiej. W latach 1997-1999 wygrał 10 z 17 swoich wyścigów, w tym 3 na poziomie pierwszego stopnia. Po wygraniu swojego jedynego startu jako młody koń, w następnym sezonie stał się najwyższej klasy zawodnikiem. Wygrał Tokio Yushun, japońskie derby i 3 inne wyścigi Gadet, a także znalazł się w Satsuki Show, Itula Show i Pucharze Japonii. Jeszcze lepiej wypadł jako 4-latek w 1999 roku, wygrywając Hanshin Daishoten, wiosenną i jesienną edycję Tenno Show oraz Puchara Japonii. W ostatnim wyścigu pokonał silną międzynarodową konkurencję, w tym zwycięzców Prix de Arts de Triomphe i de Derby. Później został utytułowanym ogierem hodowlanym, wywołując japońskiego konia roku Buena Vista. Special Week był winiadym koniem z błyszczącą sierścią, wysokim na 16,1¾ rąg, hodowanym w Japonii przez Hidaka Takyobokuyo. Pochodzi ze staniny Sunday Silence, gdzie wygrał Kentucky Derby w 1989 roku, a następnie przyszedł na emeryturę w stadninie w Japonii, gdzie 13 razy z rzędu został czempionem. Do jego pozostałych zwycięstw należą Deep Impact, Stay Gold, Heart's Cry, Zenorob Ray i Neo Universe. Special Week i Scamping Girl była nieokrzesaną córką Maru Zengsego i prawnuczką czołowej japońskiej klaczy Shira Ouki, której pozostałymi potomkami były Wodka, Kodana Shintsubame, Mati Kane Fukukitaru i siostra Tosho. Campaign Gear zmarła wkrótce po oślepieniu przez Special Week. Ogierek musiał być ręcznie karmiony przez personel stajni. W trzeciej swojej kariery wyścigowej ogierek należał do Hiroyoshi Usudy, trenowanego przez Yoshaki Shirai i jeździł w większości swoich wyścigów z Yukata Take. Informacje, które Wam przeczytałam, pochodzą z angielskiej Wikipedii i przepraszam Was za moje okropne czytanie japońskich nazw, ale niestety nie znam japońskiego, więc jeżeli ktoś z Was zna ten język, no to może mnie oczywiście poprawić, bo wiem, że moje czytanie tych nazw było fatalne. Także nie musicie mi tego pisać, wiem o tym. I przepraszam też za małą ilość zdjęć w dzisiejszym filmie, ale niestety jak właśnie szukałam zdjęć do dzisiejszego odcinka, to bardzo mało ich znalazłam i jednak ciężko je znaleźć, dlatego jest ich tylko 6. I to w zasadzie byłoby wszystko. Jeżeli odcinek się Wam spodobał, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, czy znaliście tego konia, czy też nie. I oczywiście zasubskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek, aby być na bieżąco z codziennymi filmami, które dla Was nagrywam. Do zobaczenia!